Cześć widzowie. Maksując japońską kitsukę, trafił mi się całkiem fajny meczek, który postanowiłem nagrać w całości. No to lećmy. Ważną rolę w rozwijaniu Kiki ma jej bomba 500 kg, ewentualnie ta 800 kg, jeżeli chcemy atakować ciężkie statki. Dlatego, ponieważ daje tyle RP za zniszczenie ciężkiego bunkra, co jeden frag, albo może nawet trochę więcej. A że Kika jest szybka, no to nie ma problemu z doleceniem do celów naziemnych, zrzuceniu tej bomby i ucieczką. I tak też właśnie postępuję na tej mapie. Zanim się tam przeciwnicy do mnie zlecą, no to chcę sobie zrzucić tą bombę na jakiś ciężki bunkier. Tylko rozglądam się, który. No i postanawiam na najbliższy. Nurkowanie spowodowało, że mam dużą prędkość, dlatego wykorzystuję ją, żeby tutaj pod tym mostem śmignąć w lewo i skręcając tylko przy użyciu steru kierunku i odpowiednio utrzymując, nazwijmy to, wektor obrotu przy pomocy lotek, nie tracę prędkości i oddalam się od potencjalnych zagrożeń, ale widzę, że tam moim manewrem nikt się z przeciwników specjalnie nie zainteresował. Skoro tak, to zaczynam się wznosić, zamieniając prędkość na trochę pułapu. I obserwuję dalej sytuację, ale tutaj jakimś wektorem wydaje się na przechwycenie leci z mojej godziny mniej więcej 8 foka. I ona ma ewidentnie jakieś takie chyba pomysły, żeby mnie dorwać. Tak mi to wygląda. Ale jestem zbyt rozpędzony, więc się nią aż tak bardzo nie przejmuję. A tutaj otwiera się okazja do zaatakowania Junkersa 87. Nawet jak widzę, że ta foka koniecznie chce mnie doścignąć, to rozpędzając się, uciekając tym wektorem, co obecnie lecę, bez trudu jej ucieknę. Ale niestety Junkersa spizgano, dlatego kontynuuję lot tymże wektorem, oddalając się od foki, która w międzyczasie zrezygnowała z pościgu. A dla mnie otwiera się okazja do zaatakowania tego Dorniera, którą to postanawiam wykorzystać. No, dostał. I o dziwo poprawka dosyć krótka spowodowała, że szybko zszedł. Tutaj zobaczyłem na radarze czerwoną kropkę, rozejrzałem się co to i odkryłem kolejny bombowiec. No więc też postanawiam go przechwycić i ku mojemu niebotycznemu zaskoczeniu krótka seria wystarczyła, żeby został spizgany. Uciekałem w stronę swojego spawna, więc mogę bez większego strachu zawrócić, bo wiem, że z tamtego kierunku, w którym leciałem, raczej nie ma zagrożenia i postanawiam przechwycić Halifaxa. Ale Halifax ucieka, a nadstawia mi się tutaj 410, a więc atakuję właśnie jego. I znów skręcam przy użyciu wyłącznie z tego kierunku, żeby nie tracić zbyt dużo prędkości. I się przymierzam do ataku na foka. Nie wiem, czy to czasem nie ta foka, co tak bardzo chciała mnie dopaść. Początkowe dwa czy tam trzy strzały, jak widzieliście, skończyły się tylko błyskiem na poszyciu, bo niestety działka 30 mm japońskie nie zostały naprawione tak do końca jak inne. No ale następne strzały to już zrobiły, co do nich należy. Korzystając z okazji, że nie ma przeciwników, jestem w bezpiecznej strefie blisko swojego spawna, zaczynam odbudowywać energię i pułap, ponieważ naczelna zasada latania odrzutowcami jest, że prędkość musi rosnąć. A przy okazji widzę, że nadstawia mi się tutaj pod lufy kolejny Dornier. Czym trzeba uważać, raz, żeby mnie na czołówkę nie sieknął, a dwa, żeby się we mnie nie wrypał. Skręcając bardzo ostro w prawą stronę w moim kierunku, ryzyko kolizji było dość wysokie.
ale w przelocie go tam skrytykowałem, ale widzę, że niewystarczająco mocno. Niemniej koniec końców zostaje spizgany. O, a mi się pojawiła z powrotem bomba. No i znowu mogę zaatakować czy to czołg, czy to bunkier. Jak sprawdziłem na mapie, okazało się, że bunkry jeszcze są. Niestety kręci się przed nich Dornier 335. Fajnie byłoby go spizgać. Ale dostrzegam pędzącego BF-a 109, więc porzucam wszelkie myśli o tym, żeby zaatakować Dorniera i skupiam się na ominięciu zagrożenia od BF-a. Po tym jak on śmignął, był rozpędzony, to mi dało okazję do zrzucenia bomby na bunkier. A ponieważ nurgowałem, żeby to bombardowanie wykonać, to nabrałem przy okazji energii, żeby oddalić się od zagrożenia. Myślałem, czy tam nie polecieć do tych przeciwników na lewej flance, ale raz, że byli na moim pułapie, a dwa, było ich tam pięciu, więc uznałem, że to nie jest dobry pomysł. Zawróciłem i patrzę na dalszy rozwój sytuacji, a sytuacja rozwija się w ten sposób, że otwiera się okazja do zaatakowania BF-a, ile ten, co to go tam szturcha, Thunderbolt nie spłoszył. Ale na szczęście nie spłoszył i o dziwo działka znowu zadziałały w miarę jak należy i kolejny frag wpada na konto. No to tradycyjnie odzyskuję pułap, lecąc w stronę swojej krawędzi mapy, swojej, mam na myśli, że tam się spawn sojuszniczych maszyn znajduje. No i sobie patrzę, co tam na tej prawej flance się dzieje, czy się otworzy okazja do zaatakowania któregoś z tych przeciwników tam na dole. To chyba się nie zdarzy, bo tu leci sobie BF, ale BF jest zajęty pościgiem za foką, więc może coś z tego się uda. O, nieźle się wystawia ta BF-ka F4, ale niestety w ostatniej chwili ktoś ją musiał spłoszyć. Miałem jednak tym razem szczęście po swojej stronie, no i zdołałem go sieknąć. Tu zobaczyłem dwóch przeciwników zapamiętałych w pogoni za sojusznikiem, więc lag displacement rolem w lewo, próbowałem wejść jednemu na ogon, ale byłem zbyt rozpędzony. Sojusznik z kolei ostro skręcił w prawo i to spowodowało, że nie zdołałem mu ściągnąć tej foki z ogona. No cóż, jak on nie chce, żebym mu pomógł, to ja się tam na siłę pchał nie będę. Nie zamierzam gwałtownie skręcać w pościgu za tymi przeciwnikami i stracić prędkość. Kiedy mogę poczekać chwilę, zrobić nawrót i bez ryzyka zdjąć niemilca. To się trochę dziwię, czemu tam nie poleciałem atakować tych dwóch pozostałych i Dorniera, ale prawdopodobnie czekałem na przeładowanie się amunicji. No dobrze, ładnie odseparował się tutaj BF-109, ale niestety chyba wychodzi na czołówkę, tak coś wygląda. A nie, jednak nie. Próbował jeszcze poderwać nos w ostatniej chwili, ale nie zdołało go to uratować. Ja natomiast dostrzegłem, że tam się chyba na mnie przyczaja Mustang P-51. No to odciągam go trochę w stronę swojego spawna i patrzę, co się dalej dzieje. On skręcił, myślałem, że będzie chciał uciekać tym wąwozem, ale nie. On z kolei obserwował, co ja chcę za manewr zrobić i jak zobaczył, że zaczynam skręcać, przymierzając się do ataku, sam też skręcił i chciał na czołówkę, ale nie dałem mu tej szansy.
a z podarowanego fraga, jak widzieliście, skorzystali sojusznicy. Teraz znowu mam bombę. Bunkrów już w tym momencie tutaj na środku nie było, ale są czołgi. Niestety kręci się przy nich Spitfire, no i najzwyczajniej w świecie przeszkadza w spokojnym podejściu do nich. Ale w tym momencie ów Spitfire wydaje się być zaabsorbowany, co on tam gania P-47, więc celuje tak trochę na odwal się, aby się tylko pozbyć bomby w czołg. No i ładnie mi się wystawiał Spitfire i z tej okazji skorzystałem. Po ataku znowu w starym kierunku zakręcam w stronę swojego spawna, no i zaczynam odzyskiwać trochę pułapu i wysokości. Jak widzicie, gram tą kiką raczej na niskim pułapie, tak bardziej jako szturmowca. Tutaj widzę, że przeciwnik zakręca, dlatego czekam, aż dokończy manewr skrętu, wystawiając mi górną powierzchnię maszyny, po to, żeby łatwiej go zestrzelić. A tutaj ten BF mi śmignął zbyt szybko, że po prostu już nie miałem czasu na reakcję. Tam zaczęli przeciwnicy się z tyłu zlatywać. Ja, wykorzystując zdobytą prędkość, no lecę w strefę bezpieczną, by tam spróbować jeszcze przed końcem meczu spróbować dorwać tego Dorniera, no ale mi się to nie udaje. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć! Witajcie, widzowie! Tak, 2-3 mecze po ostatnim trafił mi się kolejny fajny lot na kice, który uznałem za godny nagrania. Tym razem jest to mecz na dominacji na mapie Stalingrad. Wykorzystując zaletę mojego samolotu, jaką jest prędkość, i to, że jest moja kika w tym momencie jest już praktycznie wymaksowana, moim planem taktycznym było zaatakowanie lotniska B i spizganie tych, co będą chcieli na nim lądować, tak żeby po prostu im się to nie udało. Nie zabrałem na ten mecz bomby. No jak się dobrze przyjrzycie, to w pewnym momencie zobaczycie kropki podchodzących do lądowania. No, no, no i widać, podchodzi trzech. Tutaj mnie kusił przez chwilę ten Arado, ale uznałem, że no nie ma co podrywać samolotu ostro do góry i tracić. No i proszę, coś tam moja taktyka rezultatu przyniosła, bo Messerschmitt 410 się spłoszył i rozbił na pasie, podobnie jak ten Bearcat 1B, który został uszkodzony na tyle mocno, że musiał zostać, żeby się naprawić. No niestety ściągnąłem na siebie uwagę Mustanga w wersji H5, który jest na tyle szybki, że się tam za mną będzie w stanie dłuższą chwilę utrzymać. Ale ja umiem tak manewrować samolotem, że on mnie nie jest w stanie jakoś porządnie trafić. A ten widać chyba niewymaksowany, bo dość szybko mu się oderwałem. Mustang mi odpuścił, ale ja jemu nie zamierzam. Widzę, że moi drużynowi dobrze wykorzystali moment zamieszania, jaki zrobiłem przy lotnisku B, i zdołali złapać lotnisko środkowe C. Bardzo dobrze się stało. A tu miałem dobry kąt podejścia do Jaka 3, co też nie omieszkałem się wykorzystać, a pode mną przemykał się Henkel Gryf. Mam jeszcze chyba dość amunicji, żeby go spizgać. No i w rzeczy samej miałem. Jest chwila spokoju, którą wykorzystuję na nabranie odrobiny pułapu i odzyskanie prędkości.
Niestety tam się przeciwnicy czają, żeby złapać lotnisko, dlatego ja w nurkowaniu się rozpędzam, żeby ten manewrin spróbować uniemożliwić. Ale Spitfire się rozbił. Natomiast pytanie, co zrobi ten BF-109? Jeden ląduje, a czy drugi chce na czołówkę? Nie chce. Zawraca i to mi daje okazję zaatakowania tego na pasie. Ale niestety atak nie jest skuteczny. A do mnie się próbuje przyczepić, co to tam jest BFKG. Ale jestem zbyt szybki i zaczynam się od niej odrywać. No proszę. A jednak zasadzenie krytyka w tego BF-a siadającego na pasie popłaciło. I ktoś go dokończył, a frag przypadł na moje konto. Ładnie mi się wystawiał tutaj Heinkel 219. Zatem został spizgany, a ja tu dalej się nie kręcę w tym kotle, tylko odrywam, korzystając ze zgromadzonej prędkości. Czekam, aż dolecą ci przeciwnicy, co to tam świeżo ze spawna ruszyli. Ale niestety mogę być zmuszony do włączenia się do akcji, ponieważ tutaj BF wydawał się lądować, a teraz poszedł na czołówkę. Ale czołówkę wyminąłem i teraz patrzę, co zrobi Spitfire. A Spitfire próbował zaatakować kogoś pode mną i wystawił mi się na strzał. Nie jest źle, lotniska A i C są w naszych rękach. Moje chłopaki nie lamią jakoś epicko. I przewagę w pasku mamy dosyć znaczną. Dobra, pytanie, kto tu się mi nadstawi? Ach, ten mi się nadstawił. Jeszcze ten. A, foka mnie niestety w ostatniej chwili dostrzegła. Albo ja już nie miałem amunicji. Ale szczwana foka tam próbowała. Chyba jeszcze mnie tam z tyłu z nienacka sieknąć. Ale byłem zbyt szybki. Dobrze, jak tu się sytuacja rozwinie? 109 atakuje mojego niebieskiego. 109 albo F8F. No, spróbujemy mu pomóc akurat. Berkat ładnym wektorem ucieka, że dam radę do BF-ki dolecieć, ale uprzedzają mnie sojusznicy. Wobec tego zgromadzoną prędkość zamieniam na wysokość i przy pomocy step kierunku nawracam w stronę przeciwników. Nie lecę za tym, co to tada było, chyba korsarz, bo widzę, że zaraz z tyłu czai się kolejna fala i postanawiam zacząć od ostatniej maszyny w kolejce. Fokę, ach, niestety, chwilkę przed moim strzałem płonie.
ale dolatuje Tempest i coś tam jeszcze widzę dolatuje, więc może będzie okazja złapać kolejnego fraga. No Tempest tak jakby na mnie się przymierzał, dlatego odbijam leciutko w prawo. No i zapatrzenie się na mnie kończy się dla Tempesta smutno, bo zostaje spizgany. Natomiast Wind Mustang jest tutaj osamotniony. Ale całkiem dobrze się rozpędził i zaczyna mi uciekać, więc ja postanawiam, że nie będę go gonił, kiedy tutaj mam dwa cele do spizgania, lecące znacznie wolniej. No i na pierwszy ogień, jako maszynę zwrotniejszą, postanawiam wziąć tego Hellcata i rzucam się w pościg za Ewem. A Ew bardzo ładnie mi się prezentuje, robiąc chantel do tyłu i wystawiając mi się całą powierzchnią na strzał. No i to byłoby na tyle w tym meczu. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!